Gwinea do pokonania jeszcze 12 rund. 12 rund. Trójka zawodników. Widać już wyraźnie odskoczyła, uzyskała sporą przewagę. Numer 21, 99, 25. Batera Damian, Nowak Artur i Fernandki Bartosz. Druga grupa, Zieliński. Dawaj, 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 dawaj teraz! Ja trzy rundy do finiszu. Baczyński. Rozszarpnęła się tak druga grupa ta. A tutaj Monika numer 70 w pościgu za Izą. Bardzo trzecie miejsce, zobaczymy. To są chyba kadeci kolejni. Ta druga grupa z prowadzącym w kadetach Karolem Rozem i Kaja Żółkiewska na drugim miejscu tutaj. Numer 65, Kaja Żółkiewska na drugim miejscu kategorii Open Pan. Rosa Żybracki, on tutaj bez dubli jeszcze jedzie w czystym czubie. A tutaj ta trójka, Chojnacki, Gwadera i Nogal. Oni już tutaj wyraźnie, prawdopodobnie jest to już decydujący atak i prawdopodobnie ta trójka zawodników tą przewagę dowiezie. Podgrupie numer 26, Paweł Korda. 74, 69. Tutaj jest zaburzowana to. Przyjęta Natalia, tutaj zburzowana grupa prowadzona w tej chwili przez Mateusza Bumera i kadeci, tutaj i kadetki. Już Monika Międlarz dopadła do Izy Jarczak, do tego dołączył Jacek Kostrowski. Jedenaście rund, Zieliński, Paweł Kordas. 24 to Daniel Wadera. Seniorami, juniorami z Tomaszowa Lubelskiego i Zoniarca. I dzwonek dla Karola, jeszcze tutaj mamy Karola, tak, jest Karol Mróz, zielony kaster, dzwonek dla prowadzącego w kadetach, ostatnia runda Karol Mróz, numer 79, on tutaj bieg w tej grupie na trzecim miejscu. Nogar Artur. Jest Mateusz.
Wojnacki, Bartosz na zgłoszeniu, Andra Sekor, Warszawa i dwóch zawodników z Wilanowa, z klubu sportowego, z tych samych strojach. Żebrowski, on tu dobrze jedzie, trzyma się, jeszcze nie był dublowany, to zbliża się do niego, ale to jeszcze na tej ruchu nie będzie próbowała. Rozumania, który był to ruszył. Teraz zobaczymy, tu jest bardzo ciekawa sytuacja, tu wynika tak jak kolor do zmienia czelka, tak jak kolor do zmienia czelka, ale to bardzo to zwycięstwo. Starała się tutaj dotrzymać im trochę Agnieszka Zielińska. Tutaj jechały dziewczyny, to jest czołówka prowadząca na miejsce czwarte, piąte i prowadząca Ola Głos, tu ma jeszcze 10 rund. Za moment dzwonę dla kadetów i kadetek. Taki kadeci byli, Marcin Świderek chyba w tamtej grupie pojechał. Jedzie tam bardzo blisko Zielińska, Czajka i Korkosz i one rozstrzygną, będą walczyć o pierwsze miejsce w kadetach. Mam tu mamę koło siedzę Karola, mówi, że ten telefon to tak. I miejscu. I kadetki, kadetki w tej chwili będą tam w tej grupie. No jest ta grupa prowadzona przez Molendowskiego. Oni mają jeszcze 9 rund. 9 rund cała ta grupa. Słuchajcie, a tu idą kadetki na finisz, po przeciwległej stronie imię na Czajka, Kasia Korkosz i Agnieszka Zielińska. A Marcin Świderek będzie na czwartym miejscu, tu więcej kadetów nie widzę. Agnieszka Zielińska na miejscu drugim, Milena Czajka zrezygnowana na miejscu trzecim, a na miejscu drugim Marcin Świderek. Kasia Korkosz przed Agnieszką Zielińską i Mileną Czajką. Oto nasze najlepsze zawodniczki w kategorii kadetek, na miejscu drugim Marcin Świderek. Już kadeci już powolutku będą schodzić z tych biegów, już troszeczkę się przeludni. I dzwonek dla Natalii Korbas, ostatnia runda, ona pobiegnie po czwarte miejsce. A tutaj dzielnie się trzyma Kaja Żółkiewska, ona jest na drugim miejscu seniorka. I mamy już przygięcia, Karol Nóż przed Marcinem Świderkiem, Kasia Korkosz przed Agnieszką Zielińską, na miejscu trzecim Milena Czajka.